kolejnym odcinku. Wieczne klimaty, górzyste. Ale zobaczcie, gdzie jesteśmy, jaka akcja tu się dzieje. Na dwa sprzęty. Podnosi New Hollanda. Kolega to kupił sobie nowy nabytek razem z pługiem. Mati, u którego już znacie, bo widzieliście go na żniwach tak naprawdę. Widzieliście go na żniwach. Orzą zimową orkę robią chłopaki tu po kukurydzy, ale idzie ciężko, bo jest zmarznięta ziemia. Fez. Ale jaka tu jest w ogóle glina. Ale to się odzywa. Tu też idzie. No Holandzie z nim pięknie sobie daje radę. Zobaczcie, jaka tu jest glina. Masakra, są takie warunki ciężkie, że szok. Puścił przymrozek u nas, dzisiaj jest chyba minus 1 stopień tylko, także no tutaj na górze da się orać jeszcze jako tako. Czekajcie, to no, pobiegnę do kabiny do chłopaków, bo mi zimno. Zobaczcie, jaka ada renóweczka. Ale to ma jadu. Lecimy w New Hollandzie. Czepka. Ale zaporowo. I tu jest, nie ma spania, nie? Nie ma spania. Musi iść. Gdzieś na godzinę. No bo ma co robić jednak. Zmarznięta ziemia jest jeszcze. Nie zmarznięta, to by sobie płynął, nie? Tak. Widać, dupa w Lemieszel skrzywione jest. Na pierwsze. Na no widzę właśnie, że jest skrzywione. Byliśmy na pierwszym kawałku. A to mi na fest, puść. To pole jest takie ciężkie, że... Tak. Byliśmy na pierwszym kawałku. No. Normalnie, no to piasek, ziemia niby piaskowata. My tak mówimy, no to będzie się orać. Wjechaliśmy orać. Co było najlepsze, że teraz rędzi się lżej ora niż ten piasek. To jest zawsze proste. Tam zmarznięte, bo to w dołku, nie? W dołku i kamienie się takie odrywały. Takie głazy kamienie. No. To tam gdzie Mati miał jęczmień zimy? Nie, tam gdzie miał kukurydzę. Tam gdzie miał kukurydzę? A, na tej górce tam. No. No, bo ja byłem przecież, nie wiem, widziałeś pewnie, jak był Mateusza na tym... Widziałem. Na jęczmieniu. Widziałem, no. Jakby klocuszka dorzucisz na przód, to wtedy będzie bajka w tej. No. Jeszcze na przodzie mam teraz 630 kg. No. Ale jeszcze mam 4 klocuszki, to będzie 960. No, to wtedy to już bajka. No ale i także, pług jest mega potężny. To jest... 50 na skipę może wziąć? 45 maksymalnie. Ale waga puga jest olbrzymia. Tu jest kuna master po 20, ale 127 to na kwestii. 2005 rocznik. 2005, ale ładnie zadbany. No, widać, że odmalowany. Ale tak to zadbany, wiesz. Elementy robocze powymieniane. Bo najważniejsze i że jest prosty i tyle. Co tam? To jest, co w pługu może, wiesz, być nie tak. Jak jest prosta rama, wiesz. Stworzenie niewytuczone, to Mati renówka prawie 7 ton wagi, kurde, z tym Mkenem i się ślizga jeszcze, a to tylko 4 skiwy, nie? Ale waga ciągnika jest, jestem w szoku, ile te renówki ważą. No 7 ton, jeszcze ten tour, masakra. A ten New Holland ile? 5 groszy, nie? No to zobacz, jaka różnica jest. Ciekawe, jakby szedł z tym. Ciekawe, jakby szedł z tym kunem. Testowaliście go? Nie, jeszcze nie testowałem. Ciekawy jestem, myślę, żeby też miał. Jak New Hollandzik sobie idzie przy tej wadze, tam 2 tony wagi więcej, wiesz. No, 6 koni mocniejsze. No. Jest tu. O! Chyba przymrożony, bo tylko strzelają. No.
znajdzie, żeby tylko nie pourywał, nie porozrywał pługa. No, lepiej nie nas podnieść. No, zobacz, jakie tu bryły zmarznięte i ja pierdzielę. Jest akcja dobra. Mati poprzeczniaka robi, ale tak przymarznięta jest ziemia. No ale trzeba zaorać, śruba się urwała. Masz śrubę? Co? Tu też urwana w środkowym. Tu się jeszcze trzyma jako. Ale zamarznięte, ja cię kręcę. Odtajeje, nie? Wow. No ale jest różnica. Ten dwa razy masywniejszy się ten kum wydaje, nie? Nie robię tych. Nie rób, nie rób. Jak musi przymrozę. Kopie ten. Co miałem mówić? Uważaj. Jest? Jeszcze. Jest. O. Zaraz śruba wejdzie. Bij, panie. Chwila, moment. Minuta 5 po robocie. Już. Jakby stąd było, kurwa. Dobra, już jedziemy na tamte pole. Czekaj. Dawaj, jedzie. Przytrzymaj, nagramy jak gada. Podnieś tura do góry trochę. Opijasz mi humor, poprawiasz, kurwa. Tak, tak to bucy. Stachu mi mówił, że właśnie jedyny sposób, żeby poprawić humor po tym wszystkim, to odpalić bizona i posłuchać jak chodzi. Podszkolić w sprzęcie, bo jestem bardzo lichy ogólnie w tym temacie. Ale co nie coś. Słyszycie jak to gada? Kurde. Pięknie. Damy mu karteczkę. Wyglądało, żeby nie było wstydu na
ślady, na, jak wam to pokażę później. Czekaj, nie zmieszczę się między tym? Nie zmieszczę się. Czekajcie, bo słup. Trzeba ominąć go, nie? Potem się zamarę jakoś. Jak myślisz? No. Ominiemy. Szeroka ta łyżka. Ile ona ma szerokość? 2 metry ponad? Dokładnie. My do 60 Stacha założyliśmy 2-metrowe. Pół metra sześciennego wejdzie. Przycofam trochę do tego. Dobra. Idzie tak. Ogarnia temat.
Ale to chodzi. Zamknęliśmy trochę okno, żeby posłuchać. O! 6 turbo i dina. Ale to ma jadu, ale to ma jadu. Nie mogę stary nacieszyć się tego właśnie, jak przyjadę i posłucham tego dźwięku. O, to jest ten ugor? O, panie kochany. To się hardcore coś czuje. Tutaj to jeszcze są drzewka zaszkodzone, tego mam nie obrać. Tego tutaj? Tylko tam co jest. A na jakieś widzę tam, jakaś ta choinka jest na... A, tak powiem myślał. Więc w zasadzie wygrałaś się. No. No to widzisz, tam gdzie byliśmy, tam ona i... O, to jest dobra nutka. To nad morzem. Maniura, pozdro, jakbyś oglądał. Nasza nutka, bailando. Nasza też tylko. Tak? My to z Maniura, jak pierwszy raz właśnie byliśmy nad morzem i u Jokera i chłopaków. Pozdrawiam was, panowie, jak będziecie oglądać. No nie wiem, czy będziesz oglądał. Uno, dos, tres oraz cuatro. Mówię do niej hola, gość mnie jest Aleksandrą. Ej, buenos dias. Ja na asfalcie czarny zabijas. Mój kierunek to skup, dobra miwa, no serce. Nie ma co jak muzyczka i dźwięk szóstki tu. Zabawiamy bez pomocy momentu. Lądujemy na aeropuerto. Przede wszystkim po pierwsze i primero. Którymi nerwy, nikt nie robimy. Ale nie ma wideo, znaczy bajamu. Skupa nie rozstrzymy. Taka idioty. To tyle rów nawalone. A to są działki. Tak można ciągnikiem robić. Mógł z niego nie wychodzić. Potrzebam pracownika, to się zgłasza. Ale jest. I bugorze. Moi drodzy, bugorze i jabłko kryje. To szok. Stanie na jaranie! Rura! Tam miksę sobie zrobiliśmy. Jeszcze raz. Muzyczkę sobie zapuściliśmy. Ło, jak tu wygodnie! Siedzenie masz lepsze. No, bo to jest dramatyka. Dobra, panie, instruuj mnie, co czym. A co jemy? Co czym tu robić? No, gdzie masz rewersik? Tutaj masz, tak? No. Czekaj, muszę mu odjechać. Do przodu. Do przodu odjedziemy trochę. O, do przodu odjedziemy. Bez sprzęgła, tylko do tyłu daj. Tak? Co ty gadasz? Ole faza, czekaj, to jest do góry? Tak, no już. Trzeba wyczuć, bo tam... To jest elektro... No ja wiesz, ja tylko tym...
John Deere'em jeździł, a czekaj. Nie, nie wiem, czy o. Ale już teraz trzeba sprzęt ucisnąć. Lepiej ze sprzętem go machać można. Gdzie jest podnośnik? Podnośnik tu masz. O, na dźwigni, tak? Tak, na dźwigni. Nowa faktura ta? Tak. Machniemy go. O, czuć tu masę, powiem ci. Czuć masę, no. No, czuć. Dobra, i tu masz podnośnik, tak? Tak. Teraz sobie go wyczuję i... Oj, mis. A suwaku. O, i to jest wygodne, bo tam Matiego jest na przełącznik i ze 3 razy za mokro... Ja sobie zająca, jak lekko idzie. Część, a tutaj, tak? Aha. Ma mocy, ty, ma mocy. A, z tym pługiem? Siedem góry właśnie nie pije. Chłopie. O, kopiemy się. No to góry tylko ją się wybrać. Ale ten, na tym na suwaku wygoda. No. Ale removka gada, stary, to jest szok. Ja pierdziele. No niesamowite, nie? U mnie jakby była turbina. No. Myślę, że nawet na przelocie jakbyś miał już taki, wiesz, taką średnicę przelotu, tak jak Mateusz ma, no to stary, łeby urywało, nie? Wiesz co, mi się wydaje, że ten, tą śrubę trzeba by u ciebie skręcić trochę, wiesz, bo pierwsza skipa jakby nie dosypuje, a ten na za bardzo bierze. No. To jest to. Ale wiesz co, chyba mam nawet krzywo w tym ciągu. No bo ci ściąga go bardzo, jak się jeździ. Bo nawet jak chcemy dać go głębiej, chcemy dać przód głębiej, to do tyłu gnie, a wiesz, a przód nie wchodzi. Bo on powinien pracować tym, o, także powinien tu pływać, na tym, na wieszaku, nie? Prościutki go przycie. Opa, Mati. No, dobra. Dobra. A, widzę, no. A, bo tam drzewka. Drzewka sobie. Żeby nie zawracać. Ty, dłuto w tym. Zerwało śrubę w dłucie w ostatniej skiwie. Tam jak idzie. Jedziesz maleńki. Ale ma jadu, no tylko się żarą brakuje, naprawdę, nie? Zająca może być. Zaraz go przydusimy, tak? Zaraz go tu przydusimy. Oj, co jest zając. Tak? Przed, nie. Patrz. Zamarznięta ziemia. No. No ej, czuć, że tu różnica jest. Tam amortyzację kabiny ma, a tu nie ma. To jest różnica strasznie. Ale za to fotel, nie? No, ale za to fotel masz mięciutki, nie? No. Tu nie czuć. Tam pływa kabina, a tu już podskakuje człowiek. O, teraz ładnie idzie, zobacz. Mówił ten Mati, że jak tata jechał, to siwy dym z komina. No. Siwy dym z komina. Tu jest silnik, bo zamiana silnika była. Tak? Silnik od Newfoundlanda tak samo. No. Ten 115, ale z fabryki. Była przemianka silnika, bo jest nowy silnik stawiony od 15 roku. Cały nowy. No to chłopie, to mam, ale słuchajcie, jak on pracuje, jak jest bez turbina, jest bardzo taki, wiesz, żwawy, nie? Te 190 to są pojemność miały silnika, to i te 7,5. Tylko te uturbione mocno, nie? Tylko że są uturbione. Tak. Kurde, pięknie idzie. Taki ciągnik właśnie by nam się przydał. Na rolnikowo, nie? No. Targałby. Co? Targałby fajnie. O Jezu, wziąłem takie gliny stare u siebie tam miejscami. O, tak, u Stacha jest trochę, tam miejscami jest piach. Miejscami też ma ciężej. Ale u mnie jest większość znowu gliny, nie? Żółta, istna żółta glina to... Z jednej strony te łąki są do zaorania właśnie, nie? Te ugory, no to tam jest stawała się żółta glina i potrzeba nam tego, jakby większego konia do tego. A z tej drugiej strony, gdzie teraz robimy, tam gdzie kombajn stoi za domem, to tam dosłownie może ze 100 metrów jest długości gliny, a reszta jest okej. A tam z drugiej strony pola, no to jest... Powiem ci, ciężko strasznie, nie? I no nie ma szans nawet wjechać na dwie skiby 60 ma co robić, a co dopiero, wiesz, ściapę wyjechał, nie? Nie. Dawaj, Mati, bo cię doganiamy. A tu nie ma laczków. No nie ma właśnie. Ale jak, ta waga ciągnika tam robi robotę, to jest niesamowite, nie? Do niego też można zrobić amortyzowaną kabinę, nie? No ale stary podsak, naprawdę to... No jest teraz wyjątek, bo jest teraz mróz, nie? I twardo na polu, ale tak to praktycznie będzie nie czuć. Fotel jest mięciutki i to nadrabia.
ma. Wiesz, jako taki laik w dużych ciągnikach, bo tak no... Tyle co tam nad morzem chłopaków z dużym sprzętem miałem do czynienia, nie? No to wiesz. Siódemkę mego rałem, no to siódemka typ 3D60-80. No. Kabiny są luksus, bo no, kabina pracuje, no. Fotel pracuje z cały tym suwakiem. Tak. Ze wszystkim ona jest luksus. Podłogę. Masz wszystko, wiesz, dosłownie masz wszystko z fotelem zgrane, no. Nie? I ci wszystko, wiesz, pod ręką masz, no. Nie? Rura Mati. Trochę się tam zawinęło śniegu, ale pójdzie. Odpuści. Ja jestem w szoku, że na takim ugorze i tak ładnie orze. A ten znowu lepiej w ugorze odkłada przez długie odkładnie. No Mati to tak. Dobra, gonimy go. Niech syna wróci. Musimy sobie na żółwika. Ej, prostszy w obsłudze jest. Tak? No, prościej niż tam, niż Matiego. Matiego ładny dźwięk. Ja też oglądałem redukcję wcześniej. No. Może tak podnosi mnie te niechęco, bo nie wiem jak to się robi, te podnośniki, jak to działa w sumie. No. No tam powiem ci, u Matiego, to wiesz, ta dźwigienka tu to jest, kurczę, zabawy troszkę, no. I tak, i cyk. Dawaj Mati, rura. No i dzień, humorek poprawiony, no. Dzień zrobiony. Ale to jak ktoś pięknie słucha tam. No, jeszcze Mati mu obiecałem, że pójdę, pojadę, zobaczę sobie zewnątrz jak gada ta szóstka. Pięknie, ale ten New Holandzik, mistrzostwo świata, naprawdę. W sumie dobrze ten. To mu trzeba przyblaczki jeszcze do przodu da. No, a jaki masz przodu teraz? 380. Tak byś mu dał 420? 440, bo on jest poszerzony, bo wcześniej chodził o dyskę. O. On jest poszerzony. To już w ogóle. I damy mu tu cyk. On i tak sobie pójdzie. Sobie poradzi. Pięknie. Gory to nie są żadnym wyzwaniem dla niego tak naprawdę. Tu jest, zrobił robotę te 7,5-litrowe silnik. No, pojemności ma moc i to jest taka... Czysta moc, tak jak no. Kiedyś moje narzeczony wujek ma ten duże gospodarstwo pod Wrocławiem, oni mieli case'a kiedyś, takiego starego Magnuma. No jak tam to było 240 koni, to było 240 koni prawdziwe, nie? I nie było to tamto, wiesz, i on szedł. A te nowe to mówi odkurzacze. Tak, nawet jak... Gdzież, no, no też awaryjne są mocno, nie? No, miałem ten... ile porałem na początku te 68, no, na te 7. Mhm. 68, 160 chyba koni. No. A siódemka 200, ale ona jest tylko na puście. Jak puspa nie ma, to idzie to samo jak i 70-80. No bo tak naprawdę wtedy to już masa robi robotę. Tak. Różni te ciągniki się różnią tak naprawdę tymi ile ważą, nie? Że masa ciągnika jest inna. Nie, jeszcze w garażu stoi 60 i 128. O, to wiesz, że moja 30 to była kiedyś 128, przerobiona została komplektowo, nie?
tyle pieniędzy, co zostało wrzucone, ale centymetr po dziadku po prostu, nie? Ciągnie nie do sprzedania, tak jak u Stacha z Ruski, nie? Który czeka już na robotę tyle czasu i do tej pory się nie możemy, nie można go skończyć. Następny odcinek będzie w sumie po tej orce, bo orkę jutro wrzucę na niedzielę odcinek, a Stachu na tygodniu nagra aktualizację, jakby wiesz. Aktualizację z prac, bo ty coś tam dubał w końcu. No przydałoby się, ten Rusek wyjechał w tym roku, nie? Bo... Porabimy na dwa, no i zobaczymy, no. Nie będę zdradzał tu, powiem ci poza kamerą, jaki mamy plan na przyszły tydzień, na weekend tak naprawdę. Ale no, już zają, zrobi robotę. No, jest różnica, ale tu jest taka istna glina, no to u mnie coś takiego jest, nie? Do roboty. No to 16 jest taki Zetor, fajnie, 16, 245 za 60 tysięcy. Z tą wygodniejszą kabiną, nie? No, ja oglądałem 245. I co? Znajomy ma, Bartek Cios, nie wiem czy kojarzysz, Akre Świętokrzyskie nagrywał kiedyś. Nie, nie wiem. On jest tam z... 16245, ale nie doszło do uwagi. Wiesz co tam jest, mnie to tylko boli w tych 16245, że to tam skrzynia trójka jest. Trójka. No, ciężko trafić, są czwórki, tylko są, jak sprzedają te ze skrzynią czwórką, to strasznie drogo sprzedają te ciągniki. A ja chciałbym właśnie kupić 16 w turbo, żebyś była tylko z skrzynią czterobiegową. Bo masz większy jakby zakres, wiesz... No bo biegów, no tak naprawdę prędkości ci nie brakuje, no bo przy orce to 7 na godzinę tylko, a tam możesz sobie 7-10 na godzinę przy orce manibrować, nie? Jak masz, nie chciałem nie obrót, tylko Ferdelanda AB100 na przykład, nie? Czwórkę, no, bajka. To już jedziesz? No, lecę. Poczekaj, cofnę ci się trochę. Matej mówiłeś? No, Matej wie, że mam już się zbierać. To dziękuję ci bardzo. Ja no również kamerka dziękuję. W powietrzu oczywiście znowu. Dziękuję ci również za przejażdżkę sprzęcikiem. Będziemy nagrywać jeszcze, nie? Polecamy się na przyszłość. No, oczywiście, że tak. No Matiego znam adres już i wiem. Tyle razy co byłem, to wiesz. No, bajka. Sprzęcik się prezentuje. Dziękuję ci. Ja też. Pozdrów widzom jeszcze. Pozdrawiam widzów. Do zobaczenia w następnym odcinku, nie? Do następnego. Trzymaj się, dzięki Miłosz. Na razie. Dobra, idziemy do Matiego. Idziemy, posłuchamy szóstki jak gada. O, że miło, że odjedzie. Poszedł. No. Jeszcze nam pomachał. No. I rura. Dobra. Zobaczcie jaka tu jest ten. Jakie tu są warunki ciężkie. O, dał mu. Jakie tu są warunki ciężkie. Sama glina. Mati tu wjedzie gruberem. Po gruberze wjedzie. Jak to się mówi. O kurde, baterii zostawiłem u tego. Baterię zostawiłem u Miłosza w ciągniku. Pojedziemy później po nie. Wow. No i zorane, były jeszcze trzy przejazdy. Tu kolejny ziomuś wpadł z ekipy. Tu są swoje chłopaki kurwa na tych rejonach, a nie. Wszędzie pola i to jest życie, jak w Madrycie. Inni wolą się wygrzewać na Hiszpanii na plaży, a my robimy orkę zimową. Daj mu, otwórz okienko trochę. O! To je to! To je to! Ma wygar. No i po robocie, już wszystko, nie? No Miłosz pogubnie nie oczyścił. No nie, nie oczyścił. Zaraz, czas przełamam. Ale zeszło wam, nie? Od rana, od której od 8 oraliście? Po 8 byliśmy. Po 8? Ła. Co? Garniemy na bok. Fit. Fit. Panie, samochód przejedzie i śnieg, jak będzie topio, to zmyje. Dobra. Oczyszczone, oczyszczone.
Orlen wysadzę cię na mostku. Wow. Bo jeszcze na Orlen musimy jechać. Musimy jechać na Orlen po furę. No. Idzie i da.